Rozmowa dnia. Gościem Sygnału Dnia jest pan prezes Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, dzisiaj rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe w świętej pamięci pana premiera Jana Olszewskiego. Proszę powiedzieć, jak pan dziś z perspektywy wielu lat, ale także wielu wydarzeń ocenia czas krótki w końcu rządu pana premiera Jana Olszewskiego? To był rząd bardzo ważny i to w dwóch wymiarach. No, po pierwsze, załatwił pewne sprawy, tutaj na czele trzeba wymienić tą sprawę, która miała zupełnie decydujące znaczenie dla naszej przyszłości. To chodzi o bazy rosyjskie w Polsce. Był ten pomysł ówczesnego prezydenta Wałęsy, żeby tam były spółki polsko-rosyjskie. W istocie to był pomysł rosyjski, tylko przyjęty przez Wałęsę. No, gdyby tak było, to w istocie mielibyśmy do czynienia z pewnego rodzaju kontynuacją obecności rosyjskiej w Polsce, ze wszystkimi tego konsekwencjami, także jakby odcięcia od Zachodu, przynajmniej w tym wymiarze militarnym. Więc to była niezwykle ważna decyzja. I przypomnę, że to właśnie po tej decyzji prezydent Wałęsa przekazał do Sejmu list z żądaniem dymisji premiera. To jest pierwsza sprawa. Kolejna sprawa to jest podniesienie kwestii lustracji, a w perspektywie także dekomunizacji, czyli po prostu zmiany istoty systemu, który wtedy funkcjonował. Dalej sprawa prywatyzacji, no została zatrzymana rabunkowa prywatyzacja i wreszcie kwestia związana z tym, że rozpoczął się wzrost gospodarczy. Jego przyczynami były decyzje podjęte jeszcze wcześniej, ale wbrew zapowiedziom, bo przecież polityka Jana Olszewskiego jak rządu miała rujnować polską gospodarkę, to jest właśnie ten czas, kiedy po dwóch latach spadku zaczął się wzrost, który trwa po dziś dzień i to też jest z całą pewnością coś, co można potraktować jako zasługę premiera. Jego rozsądku, jego nieulegania różnym naciskom, bo były takie naciski w zamian za poparcie dużych formacji, żeby poszedł swego rodzaju gospodarcze awanturnictwo. Odrzucił te żądania i to trzeba pamiętać, chociaż tym się mało wie, mało mówi, to wiedzą to świadkowie, ale ja akurat tym świadkiem byłem. I to jest już samo przejście, dorobek zupełnie wystarczający, żeby na tle tych rządów, które były przed tym i które były później, aż przynajmniej do 2005 roku uznać, że to był rząd o ogromnej wadze. No ale przede wszystkim chodzi o to, że przedstawiono inną wizję Polski. No, na koniec postawiono to pytanie, czyli pan premier postawił to pytanie, czyja będzie Polska. I odpowiedziano na to pytanie, że to ma być Polska Polaków, to ma być Polska obywateli. To ma być Polska zupełnie inna niż ta, która była, jak sądzę, przy nieświadomości ogromnej większości obywateli budowana po roku 89. I dlatego to był rząd przełomowego znaczenia, mimo że trwał krótko, to jednak wyznaczył pewną drogę. Ta droga została jakby zatrzymana aż na 13 lat, ale pozostała częścią polskiej polityki, polskiego życia publicznego, polskiej pamięci przynajmniej dla części społeczeństwa, no i została znowu podjęta. Panie premierze, a to jest też tak, że od momentu upadku rządu pana premiera Jana Olszewskiego, nawet jeszcze w tych miesiącach, kiedy on trwał, bardzo wielu komentatorów, polityków, analityków mówiło o tym, że to jest rząd i przede wszystkim premier kompletnie nieskuteczny. I tak de facto nawet dzisiaj, kiedy ze względu na śmierć pana premiera Jana Olszewskiego pojawiają się też takie analizy tamtych wydarzeń związanych z jego gabinetem, też ten argument się powtarza. No, ale z tego, co pan mówi, wynika, że wprost dokładnie było odwrotnie. Był skuteczny. Proszę spojrzeć choćby na budżet. No, przecież deficyt się zdecydowanie zmniejszał. A ci skuteczni premierzy, skuteczny super wicepremier, premier Balcerowicz doprowadzili do kompletnego rozkładu budżetu i dzięki temu musieli podjąć decyzję o dodruku pieniędzy wbrew swojej doktrynie, całkowicie wbrew temu, co ogłosili. No i w tym momencie zaczęła się rozwijać gospodarka. Jan Olszewski pokazał, że jest alternatywa. Nawet w tej dziedzinie, chociaż jej specjalnie nie eksponował, ale jeżeli się przyjrzeć bliżej temu rządowi, to był naprawdę skuteczny rząd, tylko rząd był przez 5 miesięcy, był rządem mniejszościowym, tak naprawdę miał poparcie 130 kilku posłów. W tych warunkach tyle zdziałać to naprawdę jest bardzo, bardzo dużo i tutaj o żadnej nieskuteczności nie może być mowy. No, po prostu są pomówienia. No,
To był też, no może nie pierwszy, bo pierwszy taki przykład wielkiego hejtu, jak to się dzisiaj mówi, wtedy nie używano tego słowa, to było po powołaniu Porozumienia Centrum. No to był taki drugi przykład wielkiego hejtu, zupełnie kontrfaktycznego, czarna dziura, upadek i tak dalej. Było dokładnie odwrotnie. Panie prezesie, pan wspomniał o tym, że gdyby nie taka bardzo mocna postawa i zdecydowana pana premiera Jana Olszewskiego wobec tych pomysłów Lecha Wałęsy, prezydenta Lecha Wałęsy związanych z bazami rosyjskimi. Proszę powiedzieć, czy gdyby nie ten upór i ta determinacja, to uważa pan, że wejście Polski do NATO w tym czasie, w którym ono nastąpiło, byłoby, nie wiem, utrudnione albo być może niemożliwe? No gdyby to kontynuowano, ja nie widzę rządów, które by później, które by to zakwestionowały, to z całą pewnością byśmy do NATO w 1999 roku nie wstąpili. No, pewnie w końcu by się to zmieniło, ale być może dopiero po powołaniu naszego rządu w roku 2005. No może rząd AWS-u by to próbował zakwestionować, ale też wcale nie jestem tego pewien. Tym bardziej, że miał trudnego sojusznika w postaci Unii Demokratycznej. A teraz zapytam o takie pana osobiste wspomnienia dotyczące pana premiera Jana Olszewskiego. Pan pamięta te okoliczności, w których panowie się poznali? Poznaliśmy się na przeszło, wyraźnie przeszło 40 lat temu, na klatce schodowej, przy której mieszkali państwo Romaszewscy, to znaczy Zofia i Zbigniew Romaszewscy, no i ich córka Agnieszka. No i razem byśmy tam wchodzili na spotkanie i w ten sposób poznałem Jana Olszewskiego już tak naprawdę tam wewnątrz, a poza tym zacząłem go widywać, kiedy zacząłem pełnić dyżury w zespole adwokatki numer 25. On tam nie pracował, tam pracował wtedy trzech spośród pięciu adwokatów korowskich, a może nawet czterech, nie jestem w tej chwili pewien, czy mecenas Siła Nowicki też tam pracował, ale w każdym razie oni obsługiwali ludzi, którzy tam mieli, byli kierowani, żeby im pomóc. Ale Jan Olszewski tam często bywał, chociaż sam był w zespole w Pruszkowie. No wiadomo, jakie były jego losy jako adwokata. Był ciągle spychany na bok, chociaż był świetnym adwokatem. No, sądzę, że po prostu najlepszym w Polsce. Ale no tak, ze względów politycznych był traktowany. W każdym razie tam żeśmy się widywali, no później zaczęliśmy się widywać też już bardziej, że tak powiem, prywatnie, chociaż oczywiście zawsze to miało związek z polityką. Przeszliśmy na bardziej koleżeńskie stosunki. To było wszystko stosunkowo w krótkim czasie i to już później trwało przez te wszystkie lata. To w takim razie jeszcze dopytam o te relacje takie osobiste. Jakim człowiekiem był Jan Olszewski, świętej pamięci już dziś Jan Olszewski? To był człowiek bardzo specyficzny, to znaczy człowiek, któremu natura dała takie cechy dające pewną przewagę nad innymi. Bardzo rosły, przynajmniej jak na jego pokolenie. No, to wszystkich przewyższał, zresztą widać teraz na zdjęciach, jak stoi jakby ponad innymi. I było w nich coś takiego majestatycznego. Ale jeżeli się go bliżej poznało, to był to sympatyczny człowiek, z którym można było sobie miło, a często wesoło rozmawiać. Chociaż jednocześnie był człowiekiem, który no, jakby znał swoją wartość, to do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Chociaż nigdy tego tak bezpośrednio nie podkreślał. No, myśmy byli w różnych relacjach. Czasem szliśmy razem, bywało, żeśmy się spierali. To zresztą dotyczy wszystkich polityków mojego pokolenia, którzy go znali, z tym także tych, którzy go znali najlepiej, znacznie lepiej niż ja, jak Antoni Macierewicz czy Piotr Naimski. Ale to generalnie rzecz biorąc było przede wszystkim bardzo pouczające. Znaczy ta znajomość wnosiła bardzo dużo, jeżeli chodzi o wiedzę o PRL-u, wiedzę o polityce w ogóle, rozumienie różnych właśnie, spraw. W jednej z ja wypowiedzi napisałem w nekrologu, napisałem, że był też niezrównanym nauczycielem polityki, właśnie, polityków zapytać. Młodszego pokolenia. To chodzi właśnie między innymi o mnie, o to także o innych ludzi o 20 kilka lat od niego młodszych. No, bardzo wiele żeśmy się od niego nauczyli. Przy czym on nie uczył taki sposób narzucający się, mentorski. Często skądinąd mówił, jak mu było, myśmy mówili, czy ja mu mówiłem, no to powiedz komuś tam coś takiego. To on powiedział, no niech się sam przekona. No to było takie jego charakterystyczne powiedzenie, ale naprawdę bardzo wiele się od niego nauczyłem, bardzo wiele zrozumiałem dzięki niemu. W jednej z wypowiedzi, w takich jednym ze wspomnień, pan też wspomniał o tym,
Że to był człowiek, który no, patrzył daleko do przodu. Patrzył daleko do przodu. No, widział dzieje Polski, do których miał stosunek z jednej strony pełen takiej patriotycznej miłości ojczyzny, a z drugiej strony też i z niemałym elementem krytycyzmu. Patrzył na dzieje Polski jako na takie, które były obciążone różnego rodzaju błędami, ale tych błędów nie można już powtarzać, że musimy iść do przodu. Musimy skorzystać z tej szansy, jakim było zawalenie się układu komunistycznego. Sądzę, że wierzył przez wiele lat, że ten układ w pewnym momencie się zawali i że musimy właśnie nie popełniać błędów, nie czynić niczego takiego, co by spowodowało, że Polska znów znalazłaby się w sytuacji, w której nie jeden raz w historii się znajdowała. No i miał bardzo dobre rozeznanie polityki, także i międzynarodowej. No, pamiętam, że jak wrócił z Francji, to przyszły takie informacje, że no, pierwszy raz to był informacje z Pałacu Rydzyjskiego, no pierwszy raz przyjechał ktoś poważny. No i sądzę, że to określenie, ktoś poważny, także z punktu widzenia no, czołowych wtedy polityków, nie tylko europejskich, ale światowych, było bardzo celne i oddawało jego osobowość. No, byłoby świetnie dla Polski, gdyby ten właśnie bardzo poważny polityk i poważny człowiek został premierem, prezydentem. Polska byłaby dzisiaj inna. Nie udało się niestety. Bardzo dziękuję. Gościem Sygnałów Dnia był pan były premier Jarosław Kaczyński, dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.